Cześć. Witam w kolejnym odcinku Final Fantasy XVI. Poprzednio mieliśmy całkiem sporo bossów. Walczyliśmy parokrotnie z tą garugą całą. Czyli z Benedyktą, która się przemieniła w garugę. Dowiedzieliśmy się też, że to my zabiliśmy tego swojego młodszego brata pod postacią Ifryta. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej, to zdecydowanie polecam poczytać tutaj w dziale informacji. No, zresztą tam podejdziemy. Ja sobie tam podszedłem wcześniej, poczytałem dokładnie. Teraz też tam podejdę jeszcze raz, ale już nie będę czytać, tylko pokażę. On to. Na szczęście gra nie wciągnęła mnie w fabułę. Znaczy, mogłem tu spokojnie przejść obok tego gościa. Nie odpaliło się automatycznie dalszy ciąg, więc tutaj możemy sobie podejść. Z jakiegoś powodu liczy tu też mądrość. Jak podszedłem, to się zaliczyło aż do poziomu drugiego. Czyli może jak im więcej poznaję, tym więcej, nie wiem, tej mądrości mam. Ale czy to jakoś na statystyki wpływa, to nie wiem. W każdym razie, poprzednio walczyliśmy z tą właśnie garudą. Mieliśmy krótkie spotkanie z Ramutem, który, nie wiem, współistnieje z Cidem. Bardzo polecam poczytanie sobie tutaj tych wszystkich wpisów. Na początku wcześniej się zastanawiałem, czy ta Benedykta to nie ta matka, ale to nie, one po prostu tutaj podobnie wyglądają, przynajmniej w pierwszym momencie. Gdzieś ona tu była, o właśnie tu, nie wiem, coś mnie zmyliło, bo jednak ta twarz jednak jest ciupkę inna, no ale troszkę żałuję, że jednak ta Benedykta padła całkiem, bo może by jednak dołączyła do tej grupy, zwłaszcza że z tego opisu tu wynika, że to była naprawdę częściowo zagubiona dziewczyna, na czego nie można powiedzieć o mamusi. Mamusia to jest wyrochowana sztuka, może tak to określimy. Nie będziemy używać słów przez duże S. Dobra, najpierw pogonimy po wszystkich tutaj. Tutaj pewnie jakąś nową muzykę dodali, to szybko załatwmy. Gdzie serca, tu co, dźwięk ciszy? No, dźwięk ciszy, super. To nie wiem. Nie widzę, żeby tu coś nowego dodali. Chyba że ten fragment to nie jest traktowany jako nowy. No dobra, nie szkodzi, może sobie być. Zaglądnijmy, co. Aha, to jest plac ćwiczeń. Tam zerknę też. Chociaż kurczę, tam ci się nie bronią, więc. Bo o co chodzi? Tutaj. Nie tu. Tutaj. Wczoraj podmieniłem jeden z tych pierścieni,
I zastanawiam się, czy, bo tutaj siła woli ognia. Tutaj mamy pierścień. To był ten? Nie, nie ten. Ten. Nie, też nie ten. Wsparcia w czas. I tutaj jest pierścień, który jak gdyby automatyzuje naszego psa. Ponieważ na razie go wykorzystuje, to teoretycznie powinienem, warto go mieć założonego. Ale w opisie wyraźnie pisze, że efekt pierścienia wsparcia w czas, czyli tego pierścienia, jest zawarty w pierścień ataków w czas. A ja mam założony ten pierścień ataków w czas, więc tak jakby te dwa pierścienie się dublują ze sobą. Nie wiem. Dlatego też założyłem sobie ten pierścień. Będę musiał też kiedyś spróbować, może jak będą jeszcze jakieś inne pierścienie ciekawe, na przykład z tymi unikami. Bo tak jak zauważyłem w trakcie bitw, zdecydowanie zbyt może podejrzanie te uniki mi wychodzą. Będę musiał kiedyś zdjąć ten pierścień i sprawdzić, jak to jest bez tego pierścienia. To tylko tak na przyszłość do testów. Bo jak się pojawi jakiś ekstra pierścień, wtedy się będziemy zastanawiać. Tutaj teraz sprawdzimy, czy ten miecz, który kupiłem, możemy ładnie wzmocnić. Bo mamy długi miecz. I on da 105. Ale mamy założony. Nie wiem, jaki mamy założony. Ten mamy założony. Szeroki miecz. Ten mamy założony, czy ten? Nie wiem, jaki mam założony. Nieźle. Mam szeroki miecz plus 2. Czyli tutaj u tego kowala już go nie upgrade'uję bardziej. O, to jest ten. Bardziej już tu nie widzę, żeby się go dało upgrade'ować, bo by było szeroki miecz na przykład 3. Nie? Natomiast mam możliwość zrobienia długiego miecza. To jest ten, co kupiłem. O. W tej wioseczce, w której byliśmy w poprzednim odcinku. Materiały mam. Nawet sporo. Okej. Okay. I możemy go jeszcze raz upgrade'nąć i będziemy mieć już 115 obrażeń. Więc wydaje mi się, że to było dobre. Tutaj pojawiły mi się też nowe przedmioty, które mogę. I teraz tak, mogę stworzyć szarfę z wilczej skóry. Albo wzmocnić. Nie wiem czemu to. Aha, bo mam założoną szarfę z wilczej skóry. Nie wiem czemu ona jest i tu. Aha, ale tutaj jest, jeżeli stworzę od razu plus 1, to użyję podstawowych materiałów, a jeżeli będę wzmacniać,
To też użyję tych mniej materiałów. No dobrze. Żelazny pas. A, ale widzicie. Ta szarfa daje tylko AC, a żelazny pas ma mniej AC, ale dodaje też troszeczkę HP. Trzeba by było zobaczyć. Zobaczmy. Tu mam tą szarfę z wilczej skóry. Gdzie tu są punkty życia? 1400. Jeśli założę to, to będę miał 1402? Aha. Czyli krótko mówiąc, nie opłaca się. Chociaż jakby, rozumiem, jakby to było przy liczbie punktów 20, no to okej, okay, niech to będzie. Ale 2, no to zdecydowanie się to nie opłaca. No ale niech będzie, skoro już mam. Zobaczmy, co jeszcze u niego można zrobić. Zobaczmy na... ja tego nie zwróciłem uwagi. Tu mamy ryk wichury. I to jest, kurcza, z tego, tylko i wyłącznie z tego odłamku wiatru. Nie popatrzyłem. Ale ten półtorak jest tylko o 5 ten. ...130, a ten ma 135. Więc ja na razie sobie to podaruję, ten miecz, bo może ten odłamek wiatru do czegoś innego będzie lepszy. Opaski wędrowca. I znowu, jeśli to wezmę i utworzę, to dostanę kolejne 3 punkciki HP. I 28 obrony. Ale stalowe korony dadzą mi aż 33. Więc mnie się wydaje, że wzmocni stalowe korony. Nie, na razie. To robimy to. Okej, okay, tak. I zobaczmy, czy wzmocnić mogę stalowe korony. Tak, mogę. O, a stalowe korony mi dadzą po wzmocnieniu jeszcze też te 8 HP. Okej. Proszę bardzo, mam aż 1410 HP. O całe 10 się posunąłem. No dobra. Tutaj jeszcze zobaczmy. 28. No to już nie będziemy tego... Mamy ten pas, zrobiliśmy doświadczenie, które się okazuje chyba, da się to zrobić, no, ale to specjalnie dużo nie wniesie, trochę będzie tylko więcej AC. Dobra, natomiast ten miecz, mimo że jest tam o 5 lepszy, to na razie sobie zostawię. Może będzie lepiej. Chociaż tu widzę, że aż o 20 mi podniesie. Jaki ja ten miecz mam? No długi mi... Aha, bo to jest 115. Kurczę, no. No i co teraz? No, dusta. Dore ga hoshii? Półtorak. 120. A plus 2, półtorak to będzie 130. No dobra, zróbmy. Robimy doświadczenia cały czas.
O. I teraz oszczędziliśmy ten materiał taki i mamy 130. Mamy 115, 100. Na razie zostawimy. Może kiedyś będzie brakować pieniędzy, to się to sprzeda. Gorzej, jeżeli wydałem materiały niepotrzebnie. Chyba, żeby się cofnąć. W końcu jeszcze nic nie zrobiłem ważnego. Jeszcze raz to jednak sobie zrobimy. Ja się bardzo się zastanawiam, czy po prostu... Gdzie on ten kowal był? Tu gdzieś, nie? Bardzo mnie zastanawia właśnie, czy tutaj nie będzie trzeba... Kurczę, nie, jednak nie w tą dziurę poszedłem. Może się okazać, że nie ma tyle materiałów, co by trzeba było. Tu i tu. Dobrze. I najpierw jednak zrobimy ten półtorak. No, dusta. No i odskry. Dobra. Bo ten długi miecz... Okej. Okay. Tak. I półtorak plus dwa. Okej. Okay. I teraz nie zużyliśmy dużo materiałów i jest dobrze. Teraz pas. Ciemna szarfa daje 4 HP. Tylko i 33 AC. A ja ten żelazny pas robiłem na plus 2 i to 26 było. Czyli dobrze, że się cofnąłem, bo tutaj na przykład ten pas będzie lepszy. Ciekawe, czy jakbym ciemną szarfę, no proszę, jak ją wzmocnię. A, czyli jednak niepotrzebnie się rzuciłem wtedy na... Najpierw zobaczmy, co można stworzyć. 33 opaski wędrowca. No niech będzie to. O. I wydaje mi się, że teraz naprawdę dużo lepiej poszło. Najpierw trzeba jednak poczytać zawsze. Przybijemy to, żeby już nie było. Okej. Co my tu mamy jeszcze? Ten teren ćwiczeń, tam musimy też zaglądnąć. A, no te harfy, nie ten. U pani coś się nowego pojawiło. Dzień dobry. Irasshai. Asortyment. Co my tu mamy? No proszę, ona też ma jakiś sprzęt do kupienia. Zaraz się okaże, że tu coś jeszcze lepszego jest. Stalowe korony. No dobrze. Tchnienie wiatru, ale to jest 11 tysięcy, a ja mam ledwo 10. No ale taki na początek fajny. Mikstury. Mikstury na razie znajduję po drodze. Jedyne co, to ten tonik wezmę jeden na wypadek spotkania jakiegoś nieprzyjemnego wroga. I od razu to
Gdzie to cudo? Atrybuty, przedmioty, to nik siły nie mam. Dodaj do skrótów. O, tak, bardzo ładnie. Zdolności. Mamy 328 punktów. Co to jest to? Ojej. Tylko się będę musiał to jednak... Kurczę, no wypada, żebym w końcu... Tutaj aż 1000. Aha, bo to mam ulepszone. To mam opanowane, opanowane. Czyli jak jest jedna obwódka złota, to jest, że jest ulepszone. Jak jest tutaj, to jest mistrzostwo. Tu mam dwie szare obwódki i tego nie umiem. Tu mam... jeszcze ten jest szary, więc tego nie umiem. To umiem. Pisze, że jest opanowano. A tutaj jest jedna obwódka złota, jedna szara. To znaczy, że mam to ulepszone. Dobrze. No, muszę się uczyć powoli tych oznaczeń. No dobra, to będziemy zbierać punkty zdolności. Na razie jeszcze nie wiem na co. Trochę... Chyba, żeby te dwie kupić i... Bo to akurat mnie będzie stać. No dobra. Nie powstrzymałem się. Zobaczmy tu. Mamy zestaw pierwszy i teraz tak. Tu. Aha, to jest ta fala żaru, czyli to jest w ten sposób. Czyli to było fajne. Zresztą mam nawet ulepszone, to weźmiemy to, tam gdzie było, pod kwadracikiem, a tu damy tą falę żaru. No zobaczymy. Tak samo zrobimy. Tak. To mamy. Tylko to wypatroszenie akurat jest pod trójkątem. Zdaje się. Więc zobaczmy. Bo ja nie chcę sobie namieszać. Wypatroszenie jest jednak. A, czyli mam straszliwe koło pod trójkątem. Dobrze. To damy tam, gdzie było. A tu damy to nowe. Zobaczymy. Ja nie wiem. To są bardziej skille tak wyglądające na walkę z dystansu. No ale... Dobra. Dobra. No lepiej nie będzie, przynajmniej na razie. Tu właśnie myślałem, że to tego... Aha, te punkty życia i tak są tak, w takim... Czyli na razie się w ogóle nie opłaca brać nic z punktami życia. Ponieważ ogólnie tych punktów jest 1400, a 16 to tak jest ciut powyżej 1%. Więc my... Nieopłacalne. A w przypadku obrony 33 czy 30 to jest aż tutaj no, trochę mniej niż 1/3 niż 30%. Więc
to się opłaca, według mnie, to co tutaj montowałem, to tutaj, nie? Czyli zbroje, prawda? Się opłaca. Jeszcze zobaczmy na ataki. Atak 175, czyli on ma atak jakiś, nie wiem, podstawowy w takim razie. Trzydzieści pięć ma podstawowy atak w takim razie. Ciekawe, z czego on wynika. No dobra. Dość tego dumania. Zwiedziłem chyba wszystko, co mogłem tutaj. Znaczy, jeszcze raz pójdę tą szarfę całą kliknąć. Harry, co ja mówię, szarfę. O kawali mo hodo hodo mi, nie? Nanda, sinili. Szkieta zraszte no. Jakże się ten instrument nazywa? Harfa. Kurczę, szarfa. Drobny błąd. Zerknijmy tu. Podejrzewam, że dotarły nowe... Aha. Aha. Czyli tu mogę powtarzać etapy, tylko ciekawe, czy exp mi będzie przychodzić. Będę się musiał zastanowić nad tym, co to są za opcje i czy to tylko ma służyć przedłużeniu rozgrywki, czy też mogę grindować w ten sposób. No bo tutaj to wiadomo, to jest testowanie jakieś, możemy spróbować. Na przykład te nowe skille, które są. O, i na przykład mam nowy... O! Wynik walki. Teraz mi zaczęło jakieś punkty... O, ja... Ale co to było? Okej. Czyli to muszę być bardzo blisko. Okej. No, weź się uruchom. Aha, bo to jest ten unik. Unik z ciosem, czyli żeby go odpalić, to muszę być blisko. Natomiast to jest na odległość odpalenie. I w tej chwili mam tu obydwa ataki zielone, to mam na małą odległość. Natomiast tu mam jeden na małą odległość. Jeden na dużą odległość. No dobra. Tu mamy ten doskok Feniksa. To się samo odpaliło. To jest to przyciągnięcie. Aha, to teraz to przyciągnięcie nam będzie fajnie działać. Aha, nie w tym trybie byłem. No to też trzeba pilnować. Nie wiem, kiedy się automatycznie zmienia.
regeneracja Torgal. O. Poszczuj, aha, w ten sposób. I co, i on staje i koniec. Tak, ale to trzeba na dwie ręce iść. Chyba, że on zapamiętuje ostatnią komendę. Chyba, że ten pierścień z walki, ale to będę musiał posprawdzać. Ułatwia po prostu te kombinacje. Aha, czyli to on mi powoduje to, że one się same odpalają, te umiejętności. Okej. Czyli te całe moje walki po prostu były ułatwione tym pierścieniem. I po prostu te skille się mi same odpalały w momencie, kiedy jak gdyby... No okej. To się będzie trzeba zastanowić, co lepiej. Dobra. Opcje treningu. Zakończ trening, tak, dobrze. No i teraz trzeba się będzie zastanowić, kiedy z tego pierścienia zrezygnować. Spróbuję. Dałem tutaj atak o 7. Co mi zwiększyło? 182. A jak dam, to są mikstury, no to na chwilkę, to mam 175, czyli, czyli wprost o 7. A tak, 175. A tak, no wprost o 7. Nie wiem, czy to jest obrona od 10. No to to jest ciekawe. No dobra, na razie zostawimy. Zobaczymy, jak mi się gra bez wspomagania. Może jak się mi będzie grało nie tak wspaniale. Dobra. Tu mamy wszystko. Zapisujemy. I pogadamy. Okej. No, Sido. Co mamy do zrobienia? Hide, cradana, krajby. Hadaka じゃ ないのが攻めてもの救いか。黙れ。言い返す気力が残ってるならそれでいい。
これからガブと合流する。やつが誰を探してるのか忘れたわけじゃないだろう。それは。お前がへばってる間に、やつから知らせが来た。火のドミナントに関して何かしら動きがあったようだ。お前のためにガブは危ない橋を渡ってる。関係ないとは言わせねえぞ。合流場所はキングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。 OK。 Dobra. Żadnych zadań pobocznych nie ma. No to lecimy. ガブとの合流場所はキングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。Aha. Rozumiem. Przez mapę trzeba iść. A teraz tu. Trochę też poczytałem o tym świecie właśnie tam w tym samouczku. O tych państwach, o tych rycerzach całych żelaznych, tu gdzieś na którejś wyspie chyba, tu mieli, na zachodnim wybrzeżu gdzieś jakaś wyspa, to chyba tu? Tu są jakieś takie wyspy, bo dalej już nic nie ma, więc podejrzewam, że gdzieś tu są te żelazne, chociaż tu żadnego miasta nie ma. Tu jest to nasze miasto. No, może na razie nie jest zaznaczone, no w każdym razie te żelazne królestwa to gdzieś, to jest gdzieś któreś z tych wysp. I konkurujemy, znaczy chcemy przejąć ten kryształ. Tu widzę, jest drugi kryształ, trzeci kryształ. Koniec? Nie powinno być więcej? Tu są w sumie 3-4 kryształy. No dobra, zobaczymy, co będzie dalej. この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫ってこのざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。ガブはこの先だ。行こう。いつまでふぬけてる気だ。だが、もう考えてみろ、クライブ。俺たちはまだ。ザンブレカの呼び笛だ。近くの砦は唐の昔に放棄されたはずだ。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや、俺は。いいか、頼んだぞ。No dobra, zobaczymy. Cześć, piesiu. Będziesz mi pomagać? To dobry piesek, dobry. Co prawda będę musiał teraz się nauczyć nim sterować. Nerytu. No, ładnie już wyglądająca rzeka. Jeden wodospad, drugi wodospad. Ejop. Pająki, pająki.
Ej. Ale samo się znowu przełączyło. Na pewno troszkę wolniej walka idzie. To już zauważyłem. Okay. Ale nie jest źle. Możliwe też, że to nie byli wymagający wrogowie, prawda? Małe pająki. Okej. Sam sobie przeskoczył. Trochę się muzyka rozkulała. Może wystarczy. No, jeden krok i leżę. O, coś dużego. Oj. Co to jest? Jak się też nazywał? Minotaur. O, fajnie, że... Tylko czemu ja dostaję jakieś obrażenia? No to będziemy musieli podmienić. To muszę sobie zostawić. Zapomniałem, że psa ja kontroluję. A, byłem akurat daleko i przecież mogłem... Okej. No na pewno nie walczę teraz tak efektownie, ale kurczę... Dobry piesek. Nie sprawdziłem, kurczę, jak tam dziewczyna, zapomniałem o niej. Na śmierć zapomniałem. To się zmieniało? O, tak się zmieniało. Okay. Powiedzmy, że to użyjemy i zostawimy psa na wierzchu. Ok,
ブはまだ先か。O, pająki. Tu jest doskok, a tu jest uskok. Kurczę, no, muszę się... Teraz się mi to udało wykorzystać tak jak trzeba. Okej. Dobra, panie szerszeniu. Kurczę, ja znowu się zapomniałem. Kurczę, muszę sprawdzić, co znaczy poszczuj, a co znaczy zniszcz. Ale oczywiście tego nigdzie nie znajdę teraz. Że poszczuj to jest wabienie wroga, a zniszcz to jest trola, nie trola, tylko minotaura kolejnego mamy. I to nie samego. Co to teraz było? O! Chcę poszedł, to nie chcę poszedł. Okej. Teraz świadomie używam tych zdolności i ja je używam. Ała, dałem przecież unik. Okej. No dobra, powolutku idzie. Zapominam cały czas o psie. Okej. O! Aha. Tutaj nie. Chodź, idziemy po cichutku. Aha, tu skradania nie ma. No.
zapytany piesek. O! 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 Najpierw musimy maga. Tylko który to był? Tam jest mag, ten łobuz. No teraz bardziej widać, że to ja gram, a nie automat. Tylko obawiam się właśnie tych. O, ja cię dwóch na raz. No to trochę tego dużo. Okej. Wujek Cif nam pomógł. Ten zestaw niekoniecznie. No tak, tylko. Chociaż może. Może zajmijmy się. Aha, no tak, już tylko ten został. Aha, no tak, tylko muszę patrzeć, który zestaw mam. Ała! Ej, może byś się tak... Gdzie żony jest? Znowu! Dobra. Tan, ton, ton, to, to. No
No dobra, ale ten strzał mi się średnio podoba. O. Bardzo może. Chyba przesadziłem z rozjaśnieniem. Tak wygląda, jakby była taka mgiełka cały czas. Kurde już. Mattaku, omae rashiku mo nai. Konna hema shiyagatte. Yatsura no tonshou wa asatte tara mitsukatchimatte kono zama sa. Dakedo, 2 no okage de nantoka tasukatta. Arigatou na. Hontou ni. De, shugaku wa? Kuraibu, rei no kuso yarou no ikisaki ga wakatta ze. Gabu, are wa? Yatsu wa ima Rosaria e mukatteru saichuu da. Jūsha to na. Kono mae de Zambrek heitachi to yari atte ta no mita ga. あれは間違いなく火の富なんとの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけかお前は召喚獣になった。お前がフェニックスを殺した火の富なんとかもしれん。だがお前は見たはずだ。竜巻にいた動物姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。 じゃあ、あれは何者だ。さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を。フェニックスの祝福に誓いを立てて弟の仇を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら 自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。シド、俺。礼を言うならガブに。ありがとう、ガブ。いやいや。Mam nadzieję, że go nie pocałuję. トリドリを見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。No, ładny widoczek.
Ojej, to jednak ten brat żyje jakimś cudem. Tylko jakim cudem? Okej, to co, mam się wrócić z powrotem, tak? Tutaj nie mogę nigdzie iść. No dobra. Mam iść z powrotem do kryjówki, to idę. So stara, aicu, kiodajna hino tatsumaki o dashitanda. So itsu wa sugoi na. A, mata ore ga hanashi o motteru to. Kanojo, me ga sameta wa. Mm. 言ってやれよ。さて俺には野暮用がある。グッズ、出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。お、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。ドブリエス。何なの？ちょっとな。No dobra. No to chodźmy, ale jeszcze zapiszemy na wszelki wypadek. Mogli-san, kawaii, ne. No jeden Mugiel gdzieś tam był. Tu w ogóle nie pasuje do tego świata. Ten jest taki jakiś, taki smutny, szary. あなたなのね。ジル。クライブ。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か？クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは驚いたよ。あれ、to gdzie miał oczy jak z nią walczył? よければ話してくれないか。Ja ją rozpoznałem, a on nie. なぜ鉄王国に？あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？
全て俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、tylko tu mi się coś nie zgadza。そうだ、あの男、俺に何か、何と言ってた。見つけたぞ。何をだ。クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は。わかった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。後でね、クライブ。出発する前、支度を済ませておくか。支度を整えるわ。クライブ、また後で。なんだ。あんたがいつまでもここにいると、彼女、着替えもできないんだけど。なんだ、idę sobie, idę, no. I teraz powinny się drzwi z hukiem zamknąć. Buch!No, ale się nie zamknął. No dobra. Zobaczmy. Mamy jakieś misje. Pewnie będą na terenie, bo te misje poboczne to tutaj są na razie. No. Niezbyt rozwinięte. O, Shinri! I jej tokoro nie. Dokąd się tamka?わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、気が気じゃないとはこのことか。頼む、新入り、様子を見てきてくれないか。なんだブラ。わかった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。Mam nadzieję, że ją żywą znajdziemy. Anta no Joshua doko ni? Lostu Wing no hazure ni aru Goldton nōjō ni iru hazu da. Bearer ga hitori de daruku no wa kiken da ga, asoko wa ryōshitsu na tsuchi o saishū dekiru no de na. Kanojō ni nani ka okite kara de wa osoi. Ikkoku mo hayaku mukatte kure. No dobra.Czyli jednak tu będę musiał ponownie odwiedzić Zobaczymy, czy tu coś się nowego pojawiło. Nic nowego się nie pojawiło. Dobra. O, jest Mugiel. Masaka.モーグリ族なのか。実物を見たのは初めてだ。森の奥に隠れ住んでいて、人前には姿を見せない幻の蛮族。子供の頃に読んだ本に確かそう書いてあった。ネクタールというのか。俺はクライブだ。
んとなくだが。うん。それは大変だったな。To będzie jakiś quest? Aha, sekret ma być na razie. No dobra, jak sekret to sekret. Ale jak tutaj są mugle niepopularne, znaczy takich jest mało, to nie wiem, czy to jest Final Fantasy.悪くない場所だ。そいつは結構。実はまた頼みたいことがあるんだ。もちろん、ただでとは言わないだろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが。どうだ、やってくれるか？ No dobra, ten quest jest... Nie wymaga się ruszania nigdzie z knajpy. Soreja, koitsu entrance ni kyojuk. A to chikaro ni todokete kureru ka? Minna hara o sukasete matteru hazu da. Makaseta kara na. No dobrze, to najpierw to wykończymy zadanie. Najbliżej jest 47, 44, 55 tutaj. Tutaj. Dzień dobry. Jedzonko? Oja? Nani ka yokai? Kenes kara todokemono da. おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。Czyli tak jak gdyby taki dom starców。Ochronka, coś w tym stylu. Tam jest 87, 66, czyli idziemy tam, gdzie 66 było. O, co się stało? Anta, nadal w tym roli jest sprawa? Kenneth Karada. おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを。そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中のやつをほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。No, ja też tak uważam。おい、もう出してくれよ。ここの話は誰にも売らないからさ。Dobra. No i jeszcze jedno miejsce. あら、いい匂い。そろそろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボ臭いままお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。No, powiedzmy, że to są maleństwa. ケネスにもお礼を言っといてね。
これで全て届けたな。アテネスに報告しよう。Niech będzie. お疲れ、クライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。No, parę punkcików doświadczenia, troszkę punkcików do umiejętności. A jeszcze zobaczmy, czy tu jakiś nowy wpis nie doszedł. A, coś dojdzie. No nie za dużo, ale doszło. Lista postaci. O, tu jest. I tu można sobie poczytać. No dobrze. I jeszcze chcę zobaczyć, bo powinna być modyfikacja wpisu. Chociaż tam jeszcze może być niepowiedziane, kto to jest. O, tu jest. A, niestety. Nie ma update'u. Ale ewidentnie wyglądał jak brat. Ten młodszy. Tylko jakim cudem on by był jednocześnie w dwóch miejscach. To znaczy jako ten Feniks i jako człowiek. No dobra, zobaczymy. No dobrze. I teraz zapiszemy i spróbujemy poszukać tą asystentkę. To będzie wymagało wyjścia stąd, z tej osady, kryjówki. Okej. Okay. Tu. Okej. A, to nie jest daleko. Aha, jeszcze jedną rzecz miałem zrobić. Tu mi się podoba jednak bardziej ten szkarłatny cyklon. Tego na razie nie umiem używać. Może później jakoś. Tylko teraz już tu tylko wilki powinny być. A nie, jednak. Ktoś ma kłopot. Jesteś blisko celu. A. No właśnie, to miało być to. Okej. Ej, obróć się. Okej. Ah!
Ajaj, nie trafiłem. No nie szkodzi. 24 punkty expa, 12 umiejętności. No jakieś zasoby. Oj, dajobu ka? Taskete kurete arigato. Ara? Taśka anata kakurega ni atarashiku kita hito yo ne. Kuraibu da. Watashi wa maateru yo. Yoroshiku. Maateru. Naze konna tokoro ni? Kono atari wa beara ga dearuku ni wa kiken da zo. Demo mada tsuchi wo tori oete nakute. Naruhodo. Tsuchi no saishu ni mukatta joshi to iu no wa anta no koto datta no ka. Mata itsu mamono ga deru tomo kagiranai. Tsuchi nara ore ga kawari ni totte koyo. Sore ja o kotoba ni amae sasete morao kashira. Kono atari de ryoushitsu na tsuchi wo saishu shite moraeru to ureshii wa. Dekireba 何か所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえば、ボフミルが随分と心配していた。ボグミュ？No proszę。Jakiś polski, polski ślad。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。No proszę。OK。早速、土を採取するか。何か所か回って集めるとしよう。Dobra. Zbierz próbkę. No na razie zadania nie są ambitne, te poboczne, ale zapewniają punkty doświadczenia, więc kore kurai areba jubun ka kakurega e modoro. Wróć z ziemią. Dobrze. O, tam coś jest. Aha, to ten waypoint. Dobra. I co? Mam się dotknąć i już? Nie. Chyba prościej będzie używać... Tak. Okej. Okay. それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ziemia ważniejsza niż dziewczyna。取ってきたか。これだよこれ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って。そう、私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だがいいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるなら、あれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど、ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど。
まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。No, widzę, że jabłka są niezłe. Mogą być co najwyżej troszkę kwaśne. Okej. Zadanie wykonane. Icka, ここの果実がとびきり美味しく育ったら、ale więcej z nim się nie da pogadać. Czyli obydwie misje poboczne zrobione. Idziemy do kowala jeszcze zerknąć. Ciekawe, czy coś nowego ma. No, dośta. Dorega hoshi. Ten ryk wichu. O, ostrzegaj. 150. Proszę bardzo. Grzywa Minotaura. Czyli to sobie zostawimy na później, bo wcale do niczego nie jest potrzebne. Już! Zobaczmy, to możemy go wzmocnić. No proszę. Już! Idekina. Złocista szarfa. Oho, ho, ho, ho. Ale pewnie jej nie mogę zrobić. Nie. Brakuje mi tego jedwabiu całego. A tu? Łańcuchy bojowe, wimerytu. No dobra. No, jednak trzeba zbierać materiały. Matana. Dobra, zapiszmy. Nie w tą stronę, w tą. Hop. Okej. No to teraz mi już zostało zadanie główne. Niestety nic. A, u tej pani. Dobrze. Ciekawe, co ma nowego. No ja nic nie chcę. Aha, okej. シニンよりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。あ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。 Ona może mieć materiały. Złocistą szarfę. Proszę bardzo, mogę kupić i upgrade'nąć. Okej. Mogę to kupić, to tchnienie wiatru, ale to się wyzbędę całych wszystkich pieniędzy, a to aż tak umiejętność jakoś nie bardzo. Łańcuchy bojowe. Najpierw to wydajmy na to pieniążki. Tak. Ikai. Notare jinun janai yo. Idziemy jeszcze do kowala. Demijika ni na. Nani o tsukuru? I wzmocnić to. O właśnie. Na złocistą szarfę 2, nie wiem czy mnie będzie stać. Magicznego popiołu mi brakuje, 2 sztuki. Zobaczymy, czy można kupić u niej.
magiczny popiół. Kupte iki na. Nani ga hoshii indai? Nie. Składników nie sprzedaję. Szkoda. Weźmy to na wszelki wypadek. No to już więcej. A, może zobaczmy jeszcze na to. Nanika yoko. Nani ga chcio nanda? Co to miało być? Żelazne bransolety? Stalowe korony. A to już mam. Łańcuchy bojowe. Będzie mnie stać. Dobra. To idziemy kupić łańcuchy bojowe. Łańcuchy bojowe. Okej. Panie Kowalu, proszę mi to ulepszyć. To. Ha! To mi się udało, dwa levely. Ten, szkoda, że tego się nie dało. No dobra. Teoretycznie mam już wszystko. Nanda, dete iku no ka? Ah, Rosaria iku tsumori da. Yaru koto ga mitsukatta nda na. Kuraibu. 今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。お世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ。俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。 じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。分かってるさ。No proszę, jaka piękna. ごめんなさい、待たせて。 よし、行こうか。 え。 Cały czas to wygląda, jakby to był wstęp do czegoś. No ale może to tak jest zorganizowane. Dobra, nie będziemy wnikać na razie. Może tak sobie po prostu tą grę wymyślili. Etapami. Niejako w pełni otwarty świat, tylko właśnie taki, no tak jak te Walkirie ostatnio. 13 lat mu tatsu no ne. Kono kaze. Aoksa no nioi. Hontou ni hisashiburi da. Ichido mo modotte nai no. Ah.
ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。そう、それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。No, jeszcze nie wróciłeś. Jeszcze kawałek mamy do tego zamku twojego. Kimi to się. Już jesteśmy w zamku, tak od razu. Znaczy w ruinach zamku. Może to jeszcze nie to. No na mapie byliśmy w dużej odległości od zamku. Dobra. A nie da się na razie. そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。 OK。 A mamy drużynę, coś takiego jak drużyna. Przedmioty, dziennik, mapa. Nie, nie mamy czegoś takiego jak drużyna, czyli nie wpływamy, przynajmniej na razie, na ...500. To możemy wzmocnić. Dobra. Potem to będziemy musieli wzmocnić. A potem tutaj... Te dwa mi jeszcze, a nie, trzy, raz, dwa, trzy mi zostały. I to kółko będę mieć zamknięte. No dobra, to chodźmy. Ani jej wyposażenia nie mogę zmienić. Czemu tu jest luk? O! Tam jest jakieś coś. I jakiś tu jest zwierz. Wielkoróg. Który ja mam level? Może teraz się dopiero gra zaczyna. 19. No teoretycznie. No spróbujmy. O! Ajajajaj. No, niestety. A, weszło dwa razy, dobrze. Teraz tu coś powinno. Ojej, co za... Jak hasa. A zapomniałem, że mam przecież to. Okej. Tu jakiś skorpion. Panie. No to trzeba ekspa zbierać. Ha!
No, ale nie zapominajmy o przedmiocie. Teraz się trochę chyba zaczęło, jak gdyby mogę sobie luzem pochodzić. O! No! Aha! No tak. Okej. Grzeczny piesek, grzeczny. Dobry piesek. Tam coś jest? No. Czy mogę po tej wodzie chodzić? Nie. Nie. No to idziemy. Tu mi się pokończyły. O, coś tu jest. A, pajączki. O, jakieś zadanie będzie. Uboczne mapy, zobaczmy. Szepczące wody. Nie było mnie tam. Te są raczej nie do ataku. A tu? Co jest? Jakiś większy stwór? Na mnie wyskoczy? Bo taki plac jest. A jak taki plac mamy, to jest duża szansa. No, tak mi się coś wydawało. O, ale tylko ja zrobiłem level? Czy obydwoje zrobiliśmy? Miejmy nadzieję, że obydwoje. Coś tam jest. No to jest ewidentnie arena pod jakiegoś bossa. No dobra, przejdźmy środkiem. Dobra, nic się nie uruchomiło. Może tu będziemy musieli wrócić w którymś momencie. Zobaczmy, co tam. Aha, pewnie z trusie będzie, znaczy z Chocobo będzie pewnie jakiś quest. A co się stało? Sogono hito, chotto te o kashite. To,
ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラを使うのは気が引けるが仕方ねえ。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り、俺の馬車はあの有様でな、チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。 OK。 Nie ma sprawy, i tak tam idę。 荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃよろしく頼むよ。To objazdy to ja i tak będę robić. OK. Zwłaszcza, że tam jest... Tam, taram, tararara. No ładnie, ładne są widoczki. Lubię po takich chodzić. Może gdzieś jesień będzie. W grach kolory... O, dzięki, Torgalu. Za wysoko jest. A, teraz mi się udało. Trzeba pamiętać, żeby kończyć. No dobrze, powolutku chwytamy. Torgalu, dziękuję. No chodźże tu. Grzeczny piesie, dziękuję. Tam coś jest. Ojej, z tymi też, antylopami? Będziemy jakąś skórkę z niego. Okej. Okay. No nie ma sprawy. To tamte antylopy też mogłem zaatakować. O, tam jest ten. Ale tu się nie da zejść. Trzeba obejść. Dobra. Dobrze idę. No, to weszło. To też weszło pięknie. Ale teraz dobrze szło.
Okej. Oj, oj, oj. Ła! Dobrze się walczy, przynajmniej na razie z takimi. Przy bosie może być gorzej. O, skrzyneczka. Dobra. Za każdy krzak trzeba zaglądnąć. Dobra. Na całe szczęście te mapy nie są bardzo duże, bo bym pewnie na nich spędzał mnóstwo czasu na zaglądaniu w każdy kąt. Okej, okay, tu coś na... A, tam jest jakieś... Tam byłem? Tu nie wiem, czy byłem. Chyba nie, ale... Dobra, zapiszmy. Czyżby w tym odcinku nie było żadnego bossa? No dobra. Najpierw. よしよし、いい子だ。長旅疲れたろ。もし。あんたが馬屋番か、行商に頼まれて荷物を届けに来た。確かに俺宛てのようだが、ベアラーに荷物を預けるなんて、まさか。あの行商に何かあったのか馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。なるほど、そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。ギサールの野菜を。あれはチョコボの大好物だ。風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。ここらの街道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。節度を守ってれば儲けれたものを。あの行商も少しばかり欲をかいたようだな。何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。Ach, no dobrze. I tu jeszcze coś widziałem, jakiś ik. O, molo krzywego nasza. Tu musimy zajść, ale najpierw zajdziemy tu. Kurczę, uwielbiam zwiedzać. W ogóle ten magię, ale Torgal jest. Okej. Nic tu ciekawego nie było. Ale pod koniec może coś będzie. O, tu jakiś kwiatek, nawet dwa, trzy. A, za daleko go odrzuciło. Okej.
dwa zabiłem, to może ta zabiła tego trzeciego. O! Rozbójnik. Panie rozbójniku. A przytrzymanie? Też, aha, ale to przytrzymanie. Ojej! Aha, bo ona zamraża. Okej. No. Trzeba zaglądać wszędzie. Jeśli się da, bo niestety ten dom zamknięty. Że przez krzaki przejdę. Kurczę, jednak tam podejdę. Sam raz powinienem zdążyć to załatwić i dojść do tego do tego zajazdu. Po czym pewnie zakończę na dzień dzisiejszy. Jakich z nich będą tutaj. Dobrze, tu za tym są te jakieś przejść. A nie, trzeba dookoła. No dobra. Coś jest, będziemy musieli to zabrać. Jak się tu z tym rozprawimy? Żadnych
A coś może coś tam mam. Ojej, jednak jest niebezpieczne. Też coś było ciekawego. O właśnie, na wprost. Tak mi się wydawało i jest. Ale też chyba są jakieś stwory. Wszystko. Tu jest pewnie mostek i na razie go... Tam coś jest. Molo. No to zwiedzamy. Strasznie długo ten miecz wchodzi w tryb. Dobra, z tobą za chwilę będę walczyć. Najpierw weźmy skrzyneczkę. Dobra. Z tobą żeśmy już walczyli? Nie. Ej. Dobra, tego tak szybko żeśmy załatwili? Dobra. Okej, okay, to już idziemy teraz do zajazdu. No jest tu teren jeszcze pod tym mostem, ten. O, i tam coś jest. Aha, ale to jest po drugiej stronie. No i co teraz? Nie ma skrzyneczki jakiejś? Nie. Opłaca się tu wchodzić? Raz, dwa, no opłaca się, kurczę, pieczona, no. Zawsze wolę być na równi lub troszkę z przodu, z poziomami, bo... Potem... Gra może być bezsensownie trudna. Hup!
Okej. Coś tu było? Zaraz tam zajrzę, tylko tu pozbieram. Praca z psem się dobrze mi układa na razie. O, tędy tu też mogę wyjść na górę. Super. Dobra. Pozwiedzałem co się dało, chyba. A ten tu stoi, jakby na kogoś czekał. No dobra. Nie wiemy, co tu się będzie działo. Cześć. No. Nie, to się zaświeca, jak ja podchodzę. Jest jakiś zoom? Jest tu. Tu mamy sklepik. Idziemy najpierw do sklepiku zerknąć. O, co to? Aha, studnia z kryształem. Arymon, takie dajo. Ostrzegaj, mam. Półtorak gorszy będzie. Szarfa to mam. To mam. O! Można jednak kupić materiały. Tylko, że tu. Zwój z utworem Zimowa więź. Ale to muzyka to mi jest... No to jest troszkę przesada, że ja sobie muszę muzykę kupować. No dobra, wchodzimy. Kurczę, jak kowboj do salonu wszedł. Eowyn-sama, oretaci nanmin made yatotte kudasatta kara na. Dzień dobry. Jaka blondyneczka. Anata ga kono yado no goshujin desu ka? Kawaii ojo-san ga bearahei nante tsurete atashi ni nan no yō dai? Dekireba Rosaria de tabi o suru no ni anzen na michi o oshiete itadakereba to. Sono mae ni ki o tsukeru nda ne, ojo-san. 今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃ、あんたもただじゃ済まないよ。なら、なおのことを教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。 すまなかったね。
私はこの宿のおかみをやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。Aha, będziemy most naprawić. 私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に。だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。 OK. Ale to zadanie już będziemy robić w następnym odcinku. Ten odcinek był raczej spokojny, jeśli chodzi o epickie walki. No dobra, muszę się koło swojej partnerki, koleżanki, jak ją zwał. Czemu się tak odsuwa? Chcę se stanąć koło ciebie. Nic się nie chce zrobić. Okej. Na ten odcinek to by było tyle. Aha, jeszcze nagrajmy. O. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.